Pharmacy World. Cotygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Violetta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 13 grudnia w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat przeciwko COVID-19. Sprzeciw Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących szczepień wykonywanych w aptekach. Reglamentacja produktu leczniczego Viregy TK. Oraz Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób wydało rekomendację dotyczącą mieszanych schematów szczepień przeciwko COVID-19. W piątek 10 grudnia ukazał się komunikat ministra zdrowia dotyczący szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u dzieci w tym wieku będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty. Do szczepienia użyta będzie specjalnie dostosowana do wieku dawka pediatryczna 10 mikrogramów na dawkę. Szczepienia rozpoczną się od 16 grudnia 2021 roku. Schemat szczepienia jest dwudawkowy, a rekomendowany odstęp między dawkami wynosi co najmniej 21 dni. Dzieciom w wieku od 5 do 11 lat z ciężkimi zaburzeniami odporności przysługuje podanie trzeciej dawki szczepionki. Dwie dawki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni, a dawka dodatkowa powinna być podana w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia. Po więcej informacji zapraszam na stronę Ministerstwa Zdrowia. Naczelna Rada Aptekarska skierowała pismo do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, w którym sprzeciwiła się proponowanym zmianom dotyczącym wymogów lokalowych, jakie musi spełniać apteka, w której realizowane są szczepienia. Jak wynika z pisma, Naczelna Rada Aptekarska oceniła, że wprowadzenie tak restrykcyjnych wymogów dla aptek wstrzyma w nich proces szczepień przeciwko COVID-19. Rada boi się także, że przesłane projekty pozbawią podmioty praw do przeprowadzania szczepień, nie wskazując równocześnie żadnego merytorycznego uzasadnienia proponowanych rozwiązań. W piśmie jest ponadto podkreślone, że podmioty prowadzące apteki musiały dokonać dużych nakładów finansowych, aby spełnić poprzednie wymagania lokalowe i działały one w pełnym zaufaniu do organów państwa. Całą treść pisma znajdziecie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej. W czwartek 9 grudnia minister zdrowia wydał komunikat, w którym poinformował, że od 10 grudnia 2021 roku obowiązuje ścisła reglamentacja produktu leczniczego Viregy TK. W związku z tym, od 10 grudnia ten produkt leczniczy może być wydawany w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym tylko w ściśle określonych jednostkach chorobowych, chorobie i zespole Parkinsona oraz dyskinezie późnej u osób dorosłych. Ograniczona została także ilość tego leku, jaką można wydać na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym. Po wprowadzeniu ograniczenia można będzie wydać ten produkt leczniczy w ilości do 3 opakowań na 30 dni. Viregy TK może być ordynowany i wydawany wyłącznie z refundacją w wysokości 30%, zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem ministra zdrowia. Reglamentacja ta została wprowadzona w związku z gwałtownym wzrostem sprzedaży leków w aptekach ogólnodostępnych. Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób wydało rekomendację dotyczącą mieszanych schematów szczepień przeciwko COVID-19. W komunikacie tym jest dopuszczona możliwość zastosowania dwóch różnych szczepionek przeciwko COVID-19 w przypadku szczepienia podstawowego oraz dawki przypominającej.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, połączenie szczepionek wektorowych i szczepionek mRNA powoduje wytwarzanie dobrego poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi COVID-19 oraz większą odpowiedź komórkową niż przy użyciu tej samej szczepionki w schemacie podstawowym lub przypominającym. Po więcej informacji zapraszam na stronę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTubie, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!